Gość poranka Monika Bożyn. To ja witam. Tak, tak, witam, cześć. Bardzo miło cię widzieć i słyszeć po raz kolejny. Spotykamy się, żeby porozmawiać e, trochę o płycie, którą e, rozumiem, zrobiłaś sobie prezent urodzinowy. Dlaczego to jest prezent i co to jest za płyta? Ja może e... pokażę Państwu, bo oczywiście jesteśmy w radiu, dlatego można nas oglądać także w internecie. E, to jest faktycznie prezent, który zrobiłam sobie na urodziny. Miałam dosyć pracowitych ostatnich kilka lat i stwierdziłam, że e, mogę sobie zrobić taką absolutnie hedonistyczną przyjemność yy, i stwierdziłam, że dojrzałam do zaśpiewania mm, piosenek mojego absolutnie ukochanego zespołu Ever, na punkcie mm -hmm. którego mam obsesję od gimnazjum yy, i mało tego, poproszę o zaaranżowanie tych yy, utworów Nikole Kołodziejczyka, wielokrotnie ulubionego kompozytora. Tak, dokładnie, wielokrotnie nagradzanego szalonego kompozytora. Yy, on się zgodził, Wybraliśmy razem dziwny y, skład instrumentalny, y, a mianowicie trzy waltornie, klarnet basowy, viola da gamba, a w zasadzie Marta Zalewska, bo ją trudno sprowadzić do jednego instrumentu, bo ona tam też gra na gitarze, kalimbie, ukulele, śpiewa, y, oraz trio jazzowe Nikoli, mm -hmm. Maćka Szczecińskiego i Michała Brendala, czyli trio z trio. Mm -hmm. y Miał być to projekt jednorazowy, koncertowy na moje urodziny. Zagraliśmy y, to w Teatrze Syrena. A potem się okazuje, że to, co prowizoryczne, tymczasowe, utrzymuje się najdłużej. Tak, wydaje mi się, że y, to jest właśnie ten stan ducha w tworzeniu muzyki, do którego ja dążę od jakiegoś czasu, zajmując się wieloma innymi rzeczami. Y, czyli, żeby muzyka się działa z potrzeby serca. Yy, zupełnie nie z jakąś taką presją natury merkantylnej mhm. yy, i wtedy ona jest po prostu najczystsza, najfajniejsza i ja mam yy, z niej największą frajdę. No i tak też się stało z tą płytą, no bo tak jak mówię, nie miała być płytą, yy, potem okazało się, że nie dość, że zespół wyraził gigantyczny entuzjazm w stosunku do tego projektu i bardzo cisnął, żeby coś się z tym dalej wydarzyło. Yy, to również odbiorcy, od których dostałam niezliczone wiadomości yy, na social mediach. Którzy nakonili mnie do tego, żeby jednak postarać się to jakoś wydać no i uwiecznić. I dzięki temu mamy płytę Monika Bożym radiohedonistycznie live, live at wytwórnia płyta, jak Państwo się doskonale domyślają na żywo, powiedziałaś o tym dziwnym składzie, nie to, żeby nas coś miało zaskakiwać w muzyce. Składów kameralnych różnych w historii muzyki było wiele, ten rzeczywiście ma dość specyficzne, takie kameralno-symfoniczne, a także Trochę muzykalowe, mam wrażenie, brzmienie, gdzie, gdzie też klarnet bardzo mocno się. Przebija, nadaje to takiej baśniowości tej, 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 tej muzyce, mam wrażenie. Porozmawialiśmy przed anteną, powiedziałaś, że twoje wersje są bardziej optymistyczne. No bo rzeczywiście Radiohead gdzieś tam opisuje jakąś paranoję, różne stany, w jaki sposób ty przetworzyłaś to przez swój. Przede wszystkim wrażliwość muzyczną, ale także przez, w jaki sposób udało ci się dojrzeć i nabrać dystansu, bo to wyobrażam sobie, że trudno jest wykonywać muzykę, z którą się jest emocjonalnie bardzo e, związanym, którą się kocha pewnie w najczystszej postaci, taką jaką ona jest. E, tak, to prawda. E, jest, to, e, jest to na pewno jakieś tam wyzwanie, żeby nabrać dystansu do tego, a z drugiej strony ja trochę e, ciężar tej odpowiedzialności zrzuciłam na Nikolę. Mm -hmm. Które po prostu odsłaniał ze mną, coraz, przede mną coraz to kolejny y, aranż, niczym y, kolejny prezent urodzinowy, bardzo pięknie zapakowany i długo wyczekiwany. Y, więc ja w zasadzie miałam taką czystą dziecięcą frajdę z tego, co on tam żeby sobie po prostu wymyślił. Pośpiewać. Tak, co on tam wymyślił. Y, oczywiście miało ode mnie bardzo dużo wskazówek, bardzo dużo różnych opisowych moich przemyśleń na temat poszczególnych utworów. Ja też mam tak z, z tymi piosenkami Radiohead, że one są ze mną już tak długo, Długo. I mhm. e, ja ich słucham tak zapalczywie e, od wielu, wielu lat, że ta, ten taki. Taka psychotyczność i ten mrok już mi nieco spowszedniał. Mhm. I, a pozostała muzyka, struktura, ich wrażliwość, kompozycje niesamowite, które są, nie wiem, no takie żywcem, jakby wyjęte trochę ze świata muzyki poważnej, a nie muzyki rozrywkowej, bo mają taką strukturę nie zwrotkowo-refrenowo-bridgeową, mhm. tylko raczej częściową. I od dawna już myślę o Radio Hetnie jako o zespole, który tworzy muzykę depresyjną. Tylko zespole, który bardzo pobudza moją kreatywność, bardzo mhm. mnie inspiruje yy, i myślę, że bardziej przez ten pryzmat na nich patrzyłam. A jak wybierałaś te piosenki, czy wybieraliście? Bardzo hedonistycznie. No, no. Yy, czyli po prostu yy, musiałam je bardzo lubić i musiałam mieć dla siebie w nich miejsce, czyli yy, musiało być tam sporo do śpiewania i musiał to być taki content, yy, który właśnie nie był najbardziej depresyjny na świecie mm -hmm. e, na przykład i e, taki, w którym po prostu mogłem się odnaleźć jakoś, wiesz, to przesiać przez swoje sito i nie czuć się dziwnie. E, a tekstów dziwnych to Majorka jest bardzo wiele, więc wiele utworów, które lubię, musiałam odsiać, bo nie wyobrażałam sobie, że będę tam śpiać o wrzucaniu kogoś do garnka. Dziewięć przykład. piosenek Radiohead, o ile się nie mylę i jedna piosenka e, Heja? Tak, jeszcze pośród tych piosenek Radiohead jest duet z filmu Tańcząc w Ciemnościach, mm -hmm. który w zasadzie jest autorstwa y, Bjork i Larsa von I ten duet śpiewasz? Z Marcinem Januszkiewiczem. E, a z Marcinem Januszkiewiczem, o ile się nie mylę, to się spotkałaś y, jakiś czas temu, nie przy okazji y, muzycznej, w pewnym sensie też muzycznej, dobrze mówię? Mówię o, o audiobooku, który nagrałaś. A, no, ale to już byliśmy starymi funflami, jak nagrywaliśmy. No ale audiobooka skoro już o tym Masłowski. mówimy, to, to, jak to jak to się stało w ogóle? Czy e... zostałaś raperką i aktorką? E, stało się to tak, że mm, pojechałam w wakacje do takiego magicznego miejsca, y, które nazywa się Wioska Artystyczna. E i jest daleko, daleko, tam po lewej stronie, na górze, prawie nad morzem, mm -hmm. przy wyspie Wolin i tak dalej. I wyciągnęłam tam ze sobą Marcina Januszkiewicza. W celu wspólnego pobycia, pomuzykowania i tak dalej. I któregoś dnia mówiałeś weź tutaj kawałek tej Masłowskiej mi przeczytaj do telefonu. Mówiła, co, 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 ale po co? No coś tam od niego wyciągnęłam, ale niewiele. Nagrałam fragment, a on wysłał to Agnieszce Glińskiej, która reżyserowała tego audiobooka. Stwierdzili oboje, że to genialny pomysł, żebym ja czytała tę Masłowską. Podobno mam z nią coś wspólnego, jeżeli chodzi o retorykę. <laughs> Nie wiem, co mam o tym sądzić, ale faktycznie moja radiowa elegancja jest nieco inna niż mój miejski, grochowski brud, więc może faktycznie coś w tym jest. No i okazało się, że redakcja Audioteki również przyjęła mnie z otwartymi ramionami, spodobała się ta moja buńczuczność i, i, i czytałam audiobooka Doroty Masłowskiej i Inni, inni ludzie. ludzie. Lubisz Masłowską, tej mru... Troszkowską taką przekorę zmieszaną tak, z tym brudem. Muszę przyznać, że, że inni ludzie podobali mi się najbardziej ze wszystkich ich dotychczasowych pozycji. Wojny polsko-ruskiej nie łyknęłam zupełnie. A między nami dobrze jest? Bo jeszcze że mówiąc, uwielbiam masłowską w wersji dramatycznej. A widzisz to, a ja się nie zapoznałam jeszcze a, z tą pozycją, także cię. bardzo chętnie nadrobię. Wiesz, ja jestem na trzecim roku studiów. Wiem. Późno zaczęłam i y, po prostu... A co w ogóle cię skłoniło, żeby y, mając już doskonale <noise> rozwijającą się ka karierę muzyczną, y, pójść do szkoły? E, I z upełnieniem muzycznym? Myślę, że potrzeba multiplikacji zwojów mózgowych y, po prostu mną kierowała. Y, wiesz, no ja śpiewam piosenki i to nie jakieś takie... Niezwykle intelektualne. I yy, albo nie zawsze niezwykle mhm. intelektualne. Ale to w ogóle nie jest konieczne. Nie? No tak, ale trochę mi brakowało, po prostu coś tam miałam niezaspokojone. a poza tym yy, seksualność człowieka, bo studiuję psychoseksuologię, yy, zawsze była dla mnie czymś niezwykle interesującym. Yy, podoba mi się też w niej to, yy, że jest jednak dużo bardziej sprecyzowaną nauką niż na przykład psychologia. Mhm. Yy, yy, i... Myśli, że psychologia jest coś. taką trochę jak młoda nauka ciągle szarlatanerium? No wiesz, no tak samo jak nie wiem, neurologia, no o mózgu mm -hmm. wiemy bardzo niewiele wciąż, podobnie jak seksualności, o seksualności człowieka, ponieważ owa seksualność leży nie między nogami, a między uszami właśnie, więc póki nie zgłębimy tajników mózgu, a pewnie nigdy tak do końca, to, to cały czas będzie tam w czym grzebać i to mnie właśnie ekscytuje. Jesteś na trzecim roku, mm. tak? Jestem na trzecim roku, tak. Od Czyli tego... licencja teraz? Tak. Od tego roku mam praktyki, więc nie nadam że z czytaniem wszystkich książek dla przyjemności, które bym chciała przeczytać, bo tkwie po prostu w literaturze naukowej pomiędzy koncertami, a, a jest tego sporo. I z biologią jeszcze sobie trzeba radzić na studiach. Tak, bo wpisy na Facebooku razem komentujesz, jak szukałam korepetytora z biologicznych e, podstaw zachowania. Otóż cały czas szukam, drodzy państwo, także jeżeli <grym> także chcesz, o... bo nie udało się mi się przejść przez ten przedmiot jeszcze, e, jeżeli ktoś z państwa chciałby mi pomóc w biologicznych podstawach zachowania, serdecznie zapraszam do kontaktów poprzez social media. A jak już skończysz studia, e, to jak widzisz dalej swoją karierę? Czy to jest. E, e... No jak widzisz swoją dalszą drogę muzyczną, swoją w ogóle dalszą drogę? Po studiach, co się będzie działo muzycznie, gdzie będziesz podróżować. Jak to co sobie do mojej wyobrażasz? drogi muzycznej, to staram się nie planować. Mm -hmm. To już jest moja strategia od jakiegoś czasu. To, co tam mnie zaintryguje w danym momencie życia, na tyle, żeby chcieć, to kontynuować, rozwijać, ugniatać, wypiekać, to to, to, to się będzie pojawiać. Natomiast jeżeli chodzi o moją karierę naukową, to absolutnie planuję ją kontynuować. Szczególnie, że jeżeli miałabym robić to, co sobie tam wymyśliłam, że chciałabym robić w tej seksuologii, no to nie mogę poprzestać na magisterce, także planuję studiować jeszcze długo. U, no to czyli będziesz doktorem albo i, nawet, albo i nawet więcej? Słuchaj, no zobaczymy, zobaczymy, ale, ale doktorem seksuologii chciałabym być, tak? Szczególnie jako kobieta y, o twarzy dziecka. Uważam, że to byłoby wskazane. E, de, co teraz powiedz, jeśli chodzi o plany koncertowe związane z tą płytą? I nie i... tylko. Tak. Płytę radiohudonistycznie no ta zagramy dopiero... już niedługo, bo 26 listopada, w jej kolebce, czyli w Teatrze Serena no warszawskim. Na ten koncert serdecznie Państwa zapraszam. Szczególnie, że wyjątkowy support zagra moja multiinstrumentalna, przepiękna wspaniała Marta Zalewska, która zresztą 7 grudnia wydaje swoją pierwszą autorską płytę, z czego też bardzo, bardzo się cieszę. Jeżeli chodzi o resztę trasy. Inne miasta, to e, płytę naszą na żywo będzie można usłyszeć pewnie wczesną wiosną. Mhm. E, bardzo zapraszam Państwa na moje facebooki i instagramy. Tam będzie można znaleźć wszystkie informacje e, na temat koncertów, kiedy tylko e, owe bookingi się pojawią. E, tam też. E, Pokazuje swoje y, codzienne życie około y, muzyczne oraz. Zaangażowanie społeczne płyty, również w ekologiczne sprawy. Tak, oraz, oraz płytę, losy płyty radiohedonistycznie y, i moich wspaniałych muzyków. Także, także zapraszam Państwa do kontaktu. Zapraszamy i zapraszamy do słuchania płyty premiera y, właśnie dzisiaj. I y, Monika Bożem była gościem jazzowego poranka dwójki. Bardzo Ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję.